Hejka, ja nazywam się Adam i na moim YouTubie i TikToku tworzę treści związane z nauką, pielęgnacją czy muzyką. Ze względu na to, że mamy już prawie połowę sierpnia i część z Was będzie szła w tym roku do liceum, postanowiłem, że zrobię Wam taki filmik, w którym opowiem trochę o różnicach pomiędzy liceum a podstawówką. Tak jak niektórzy z Was wiedzą, ja chodziłem do gimnazjum, ale różnice pomiędzy gimnazjum a podstawówką są dosyć małe. Będzie mi bardzo miło, jeżeli obejrzycie filmik do końca i dacie mu łapkę w górę, a także subskrybujecie mój kanał, żeby być na bieżąco z moimi nowymi filmami. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jakieś inne filmiki ode mnie, to tutaj zostawiam wam odnośnik. Wpadajcie też na mojego Instagrama i TikToka. A my już przechodzimy do filmiku. Pamiętajcie też, że dużo zależy od tego, do jakiego liceum pójdziecie i jak u Was było w podstawówce. Ja też opowiadam Wam trochę na podstawie swoich doświadczeń, ale myślę, że na pewno kilka z punktów, które Wam powiem, powtórzą się także u Was. Punkt numer 1. Każdy przedmiot traktowany jest jako ten najważniejszy. Kiedy na początku liceum macie natłok przedmiotów, które mogą być niezwiązane z waszym profilem, to pomimo tego, że te przedmioty trzeba tak jakby kolokwialnie odbębnić i one nie zaważą, jak zdacie maturę, to jednak większość nauczycieli traktuje te swoje przedmioty jako te najważniejsze. I pomimo tego, że już od pierwszej klasy warto solidnie przygotowywać się z tych przedmiotów, z których chcecie zdawać maturę, to takiego nauczyciela nie będzie obchodziło, ile macie materiału, ile macie sprawdzianów czy kartkówek z innych przedmiotów. Jego przedmiot będzie najważniejszy. W podstawówce natłok tych wszystkich przedmiotów jest odrobinę mniejszy niż w liceum, więc mam wrażenie, że takie zjawisko występuje rzadziej. Ale musicie na to patrzeć z przymrużeniem oka i po prostu trochę olewać niektóre rzeczy, bo będziecie przekierowywać energię na te przedmioty, na które nie musicie. Punkt drugi. Wasze powodzenie w liceum, a także na maturze, będzie zależało w dużej mierze od tego, jakiego nauczyciela będziecie od danego przedmiotu mieli. W podstawówce to nie jest jednak tak wybitnie ważne, jakiego nauczyciela będziecie mieli, a w liceum, kiedy nauczyciel ma was przygotować do matury, jaki ten nauczyciel będzie, ma jednak bardzo duże znaczenie. Często jest tak, że na przykład nauczycieli uczących przedmiotu, które będziecie zdawać na maturze, jest w danej szkole dwóch albo trzech. I różni nauczyciele mają różne tryby pracy, ale także mają różne wyniki. Każdemu może pasować co innego, ale jednak dużo będzie zależało od tego, czy będziecie mieli naprawdę dobrego nauczyciela od danego przedmiotu. Bo to on będzie mógł wam lepiej coś wytłumaczyć, to on będzie bardziej pomocny i chętniej będzie odpowiadał na wasze pytania i po prostu będzie wam się z nim pracowało lepiej. A to także punktuje potem na maturze. Punkt numer 3, czyli po prostu ikona liceum, czyli straszenie maturą. Tak jak niektórzy z Was wiedzą, ja maturę zdawałem w tamtym roku. I z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to nie jest aż tak wielki wyczyn zdać maturę. Ale już od pierwszej klasy będziecie straszeni tym, jak matura nie jest trudna, jak dużo się nie musicie uczyć i jak dużo nie musicie poświęcić po to, aby tą maturę zdać i zdać ją jak najlepiej. Wydaje mi się, że jednak w podstawówce nie straszy się tak bardzo egzaminem ósmoklasisty, jak w liceum maturą. Drugą sprawą jest to, że prędzej czy później przestanie to robić na Was wrażenie i jednym uchem będziecie wpuszczać, a drugim wypuszczać takie teksty. Mam nadzieję, że u Was trafi się akurat tak, że na to nauczyciele będą patrzeć, ale punkt numer 4. Czyli nikt nie patrzy na to, ile sprawdzianów, kartkówek macie w danym tygodniu. Nauczyciele często wpychają się pomiędzy sobą ze sprawdzianami i częstym argumentem w późniejszych latach z przedmiotów rozszerzonych jest na przykład to, że po prostu te przedmioty nie będą się liczyć do tego, ile macie sprawdzianów w tygodniu. Może być sprawdzian nawet codziennie i musicie być na to przygotowani. To jest kolejna sprawa, która jest tak jakby do przetrawienia i prędzej czy później się do tego przyzwyczajicie. Jeden sprawdzian więcej nie będzie na was robił wybitnego wrażenia. Przecież da się wszystko przełożyć. Punkt numer 5. Sami w sobie musicie znaleźć dyscyplinę i motywację do nauki. W podstawówce to jednak częściej nauczyciele motywują do nauki, są takim batem nad głową razem z rodzicami, a w liceum częściej jesteście puszczeni tak jakby samopas i to od tego, ile wy będziecie siedzieli nad książkami, ile czasu spędzicie na nauce, będzie zależał wasz sukces na sprawdzianach, na kartkówkach, a potem na maturze. Więc jakieś motywacyjne pinboardy, manifestacja, jakieś kolaże, co chcecie, byleby was to motywowało. Dla mnie na przykład taką motywującą myślą było to, że jeżeli dobrze zdam maturę, to po prostu nie będę jej musiał poprawiać. Punkt numer 6, czyli powoli zaczynacie się wdrażać w tok nauki, który potem przyda wam się na studiach. Nauki w liceum jest naprawdę więcej. To samo będą mówić nauczyciele, że będzie na studiach jeszcze więcej nauki, ale już to, że będziecie mieli natłok kartkówek i sprawdzianów, że będziecie musieli się przygotowywać na wiele przedmiotów, powoduje, że potem na studiach jednak odrobinę łatwiej będzie się wam wdrożyć w tok naukowy studiów. Nauczycie się też trochę olewać te rzeczy, które w tym momencie nie są wam wybitnie potrzebne i selekcjonować, co jest najważniejsze do nauki, a co możecie pominąć. I jednak paradoksalnie
pewni, im więcej będziecie mieli tej nauki w liceum, tym potem studia zaskoczą was mniej. Rzecz numer 7. Musicie wyrobić sobie taki pancerz, który pozwoli wam dotrwać do matury. Tak jak wcześniej wspominałem o tym natłoku sprawdzianów, o straszeniu przez nauczycieli maturą, jednym to zajmuje dłużej i jednym to zajmuje krócej, ale wydaje mi się, że naprawdę każdy musi wytworzyć sobie taki pancerz, od którego przynajmniej niektóre z tych rzeczy, które często nie są jakąś konstruktywną krytyką, która może was zmotywować, będą się po prostu odbijać. Jeżeli pójdziecie do liceum z takim nastawieniem, to wydaje mi się, że może być wam w nim trochę łatwiej funkcjonować. Bo nie ma się czego bać, wszystko jest do przejścia, tym bardziej liceum, ale mówię wam, osoby, które zdołają to sobie wszystko poukładać w głowie, mają naprawdę szansę na wyższy wynik na maturze. Punkt numer 8. W klasie znajdą się mega różne osoby, zarówno pod względem poziomu, jak i takiego mniemania o sobie. Wiadomo, jeżeli klasa liczy kilkanaście albo powyżej 20 osób, to nie ma innej możliwości, tylko po prostu będą osoby na różnym poziomie. Jednym będzie nauka przychodziła łatwiej, innym ciężej. Jedni będą lepsi z jednych przedmiotów, inni z innych. I niezależnie w której grupie będziecie, to wszystko jest płynne. Jeżeli będziecie pracować trochę więcej i bardziej się starać, to wróżę wam wielki sukces. Ambicje nieskończone, pracuję więcej. Na pewno znajdą się też osoby, które będą przekonane o swojej wartości i o tym, czego oni nie umią. Więc gadanie takich osób, jeżeli nie jesteście z nimi w jakiejś bliższej relacji, trzeba po prostu olać. Pomoże wam to tylko pogarszać nastrój i powodować, że w liceum będzie się wam uczyło ciężko. Punkt numer 9, czyli korepetycje. Na pewno część z was chodziła na korki już w podstawówce, ale jedną z charakterystycznych rzeczy w liceum są korepetycje. Będzie chodziło na nie bardzo dużo osób, jednym będzie to pomagało bardziej, innym mniej. I niezależnie, czy wy będziecie chodzić na korepetycje, czy nie, zawsze dzielcie na pół to, co mówią inne osoby o tym, jak pomagają im takie korepetycje. Jeżeli znajdziecie sobie korepetycje, które naprawdę będą wam pomagały, to super. Jeżeli będziecie się uczyć sami i to będzie dla was najlepsze, też super. I pamiętajcie, nic na siłę i takie korki mają pomagać wam. I to nieprawda, że korki są całkowicie w liceum wymagane, bo niektórym osobom może się uczyć na tyle dobrze samemu i mogą mieć na tyle z tego dobre rezultaty, że nie potrzebują korepetytora. Punkt numer 10. Musicie znaleźć sobie w liceum sposób na wygospodarowywanie wolnego czasu po to, aby nie zwariować. W podstawówce tego wolnego czasu jest jednak więcej i znalezienie chwili dla siebie nie jest jakimś wybitnym problemem. A w liceum, kiedy nauki będzie więcej, kiedy będziecie mieli więcej sprawdzianów i kartkówek, może to stanowić już większy problem. Dlatego pomyślcie, jakie są czynności, które was odprężają i które pomagają wam zachować wewnętrzny spokój. I czasami warto zrezygnować z jakichś rzeczy, które zajmują wam czas, a są wam niepotrzebne, a w ramach tego się odprężyć i chodzić do szkoły z wolniejszą głową, bardziej wypoczętymi i szczęśliwszymi. Pamiętajcie też, że rozmowa z kimś bliskim, na przykład z przyjacielem, z rodzicem, też wam może dużo pomóc, bo będziecie mogli skonfrontować wasze obawy, strachy, lęki z kimś innym. Jeżeli chcielibyście, abym nagrał jakiś konkretny filmik a propos nauki, liceum, podstawówki czy studiów, to piszcie w komentarzach. Jeżeli filmik wam się podobał, to będzie mi szalenie miło, jeżeli dacie mi łapkę w górę i klikniecie subskrybuj, a wtedy będziecie na bieżąco ze wszystkimi moimi nowymi filmami. Tutaj macie mojego Instagrama i TikToka i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Love you, bye, yeah, yeah. Pa!